No właśnie, kochani, piękny utwór Black Parrot na naszej antenie. No a teraz rozpoczniemy od tematu może troszkę lżejszego, ale to bardzo aktualnego, bowiem dzisiaj za naszą północną granicą, no i wschodnią też, ale troszkę dalej, rozpoczął się Mundial, czyli Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwszy mecz, mecz gospodarzy Rosji z Arabią Saudyjską. Pewnie każdy z nas go oglądał. No i właśnie, no powiedzcie, jakie są wasze wrażenia po tym pierwszym meczu? Powiem tak, Rosja grająca średnio zgarnęła 3 punkty. Nie podobał mi się strasznie styl Rosji, bo oni grali tak... No widać styl Stanisława Czerczesowa w tym wszystkim, że on ma takie podejście do piłkarzy właśnie takie na luzie, takie dość liberalne. Kam, ja się z tobą nie zgodzę, bowiem Czerczesow, kiedy trenował Legię, właśnie słynął z tego, że ma bardzo twardą rękę do piłkarzy. No ale dobra. No ale widać było, że po prostu Rosja przez pierwsze 45 minut no grała po prostu no taka typowa polska kopalnina, według mnie. No miałem podobne do ciebie, to taka trochę reprezentacja Polski z lat 2010-2012, tak to mniej trochę wyglądało. Marcin, jakie są twoje odczucia po tym meczu? Mecz rozpoczął się dla mnie bardzo ciekawie, ponieważ to Arabia Saudyjska miała inicjatywę i tworzyła akcje. Być może nie były to akcje podbramkowe, jednak grali dużo piłką i starali się konstruować te ataki, natomiast Rosja grała dosyć zachowawczo. Później jednak, no niestety, przynajmniej ja byłem tutaj może w mniejszości, ale byłem kibicem Arabii Saudyjskiej, role się odwróciły i gdy już Rosja zdobyła jedną bramkę, to poszła za ciosem i cały mecz w ten sposób się ułożył, że już później tylko punktowali rywala, więc no zasłużenie zwyciężyli 5-0. Marek, wspólnie ten mecz oglądaliśmy. Jak ty odebrałeś właśnie przebieg tego meczu i ostateczny wynik? Mówiąc szczerze, jestem pod wrażeniem tego, że reprezentacja Rosji udźwignęła ciężar, jaki na niej spoczywał. Mianowicie kilkadziesiąt, pewnie milionów ludzi patrzyło na to pierwsze spotkanie i też piłkarze, trener też, ale generalnie piłkarze, którzy byli na boisku i musieli wybiegać to spotkanie, dali radę i mieli tą świadomość właśnie, że presja na nich ciąży, że cały naród rosyjski na nich patrzy i mieli też w głowie pewnie te wyniki, które ostatnio mieli, a które nie były korzystne dla nich, a mimo to dzisiaj odblokowali się, nastrzelali bramek sporo i myślę, że to im pomoże w kolejnych fazach turnieju. Wojtku? Ja nie oglądałem. No właśnie, słuchajcie, ale Rosja Rosją, Arabia Arabią, ale już we wtorek pierwszy mecz naszych piłkarzy. To, co mogliśmy zobaczyć chociażby podczas meczu z Litwą, no to spory potencjał, ale też spore braki w naszej kadrze cały czas. Jak myślicie, na co stać naszych piłkarzy? Ja myślę, że stać nas na wyjście z grupy i na pewno to jest w naszym zasięgu. Każdy wynik powyżej tego będzie na pewno sukcesem. W tym momencie mamy w miarę wyrównaną kadrę, mamy piłkarzy, którzy grają w najlepszych klubach na świecie. Kilka lat temu tego jeszcze nie było i mamy też trenera, który potrafił poukładać tę drużynę taktycznie, więc ja tutaj liczę na wyjście z grupy i być może jeszcze zwycięstwo w tym pierwszym meczu pucharowym. A zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o mnie, to też oczywiście liczę na wyjście z grupy, ale także liczę na powtórkę z mundialu pewnego, gdzie zdobyliśmy brąz, ale ja myślę o tym, że my dojdziemy aż do półfinałów. Także myślę, że będzie bardzo dobrze. Marek?
Ja powiem tak, to jest turniej. Turniej zawsze rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę żadne tam statystyki czy domniemania, głównie dziennikarzy, które później przeradzają się na opinię ludu, są takie raz, że pobieżne, a dwa, nie mają często odzwierciedlenia później w wynikach danych reprezentacji. I to, co powiedziałem, to jest turniej. Turniej rządzi się swoimi prawami i generalnie często jest tak, że właśnie podczas turnieju wyłania się jedna, dwie, trzy drużyny, które dosyć mocno zaskakują i osiągają dobre wyniki. I tutaj każdy mecz jest ważny. Tak naprawdę w fazie grupowej są to trzy spotkania i w każdym z nich trzeba zostawić 110% swoich możliwości sił na boisku, na murawie, po to, żeby osiągnąć wynik. Ale oprócz przygotowania takiego taktycznego, motorycznego, jest, myślę, ważna atmosfera w drużynie i to, myślę, będzie też naszą siłą w reprezentacji, nie? Bo ostatnio, i myślę, że Adam Nawalka głównie na to kładzie też nacisk, żeby trzymać w ryzach, to raz, a dwa, utrzymywać taką dobrą atmosferę w swojej drużynie, którą prowadzi, i to, myślę, że może zaowocować. Na ile to wystarczy, czy faza grupowa, czy wyjście z grupy, czy później ewentualnie dalsze fazy turnieju, trudno powiedzieć, ale wierzymy w to, że będzie dobrze. To ja nie będę odkrywczy. Wydaje mi się, podobnie jak wam, że wyjście z grupy jest spokojnie w naszym zasięgu i to jest taki cel minimum na te mistrzostwa. Natomiast co więcej, ćwierćfinał, no to byłoby super, czyli powtórka tego miejsca, które było w Euro, tylko teraz w skali świata. Jesteśmy w stanie, ale musimy poprawić na pewno grę, zwłaszcza w drugich połowach, bo widać, że ta drużyna, o ile ma świetne pierwsze połowy, o tyle na początku drugiej połowy coś tam szwankuje. No, nie do końca się zgodzę z tym, że w drugiej połowie gramy gorzej niż w pierwszej, bo ja myślę, że od 30 do 45 minuty pierwszej połowy gramy gorzej. No, a dlaczego tak uważasz? Przykład może być z meczu z Chile, jak straciliśmy dość szybko pierwszą bramkę po głupim błędzie w obronie. I powiem szczerze, że wtedy byliśmy oszołomieni, co Chilejczycy zrobili. Znaczy, no ja mam troszkę takie inne doświadczenia, że jednak te początki mamy bardzo dobre, ciśniemy rywala, strzelamy pierwszy jedną albo dwie bramki, a potem coś się zacina. I tak samo było z Litwą. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy zauważyliście to, że początek drugiej połowy faktycznie Litwa przez moment zaczęła grać naprawdę dobrze. Dopiero bramka strzelona przez Krychowiaka, ta nieuznana, spowodowała, że nasi znowu zaczęli grać swoje i spokojne 4-0 udało się dowieść do końca. Także na pewno poprawa tych elementów, tych momentów gry słabszej będzie kluczowa w tym mundialu. Dokładnie też zgodzę się z tym, że czasami mamy problem, aby utrzymać przez cały mecz tą dobrą grę, jednak w meczu z Litwą, no, który nie jest do końca reprezentatywny, ponieważ był to przeciwnik z niższej półki, jednak potrafiliśmy mimo tych chwilowych kłopotów utrzymać dobrą grę i dowieść i wypunktować rywala do końca, ten dobry wynik osiągnąć i w dobrych nastrojach dzięki temu możemy rozpocząć mundial. I tutaj już myślę, że powoli kończąc ten temat mundialu, tak szybka, krótka piłka. Faworyt zwycięzca mundialu według was? Ja mam dwóch. I są to Argentyna spoza Europy, a z europejskiej reprezentacji to Hiszpania. Mi się wydaje podobnie, że chyba Hiszpania lub Niemcy, ale coś mi mówi, że Portugalia jeszcze bardzo namiesza. To jest drużyna, która niby jakoś super, hiper nie gra, ale zawsze potrafią wymęczyć te zwycięstwa. Może się kurczę, żeby powtórka z Euro? No tego się obawiam, ale oby nie. Marek ma swoich faworytów, mianowicie jest to Belgia, o ile przejdą Brazylię w ćwierćfinale, to myślę, że to są tacy niestandardowi moi pretendenci do tytułu. Dla mnie Argentyna i mam nadzieję, że w końcu Leo Messi zdobędzie to Mistrzostwo Świata. Tutaj też bym trochę liczył na Portugalię, prawdopodobnie Niemcy, no i również myślę, że Argentyna może wysoko zajść. Czyli nikt nie postawił na naszych, jednak
kibicujemy zacięcie. To dlatego, że zawsze chcemy być pozytywnie zaskoczeni. Dokładnie wynikami. Tak. Być może to jest ta zasada właśnie postępowania. Żeby nie było jak na poprzednim mundialu żużlowym, który zakończył dokładnie tydzień temu, gdzie właśnie Polska była faworytem i gdzie wszyscy mówili, że jak nie zdobędziemy mistrzostwa, to będzie porażka. No i mamy brązowy medal i są wszyscy zawiedzeni. A tak, będzie niespodzianka. W sumie to pierwszego dnia zawaliliśmy, bo no jechaliśmy katastrofalnie. To prawda, tam jest piękna jazda Brytyjczyków, ale co już pokazują chłopaki, że pora na przerwik muzyczny, więc muzyczka. A może coś mocniejszego? Secrets of the Universe. No właśnie, kochani, nowe odkrycie nasze chyba na to wychodzi. Piękny utwór, piękny zespół. Znaczy nie wiem, czy piękne, ale pięknie grają. No i teraz przechodzimy do propozycji wakacyjnych. Po wakacji już za pasem. No i pewnie wiele z was, znaczy od płci, zastanawia się, co w te wakacje można zrobić, gdzie się wybrać. Pewnie część chciałaby wybrać się w jakieś ciepłe strony, nad ciepłe morze, część nad nasze polskie, bałtyckie morze, część z was w góry. Ale też na pewno niektórzy chcieliby ten czas spędzić z Panem Bogiem, chociaż troszeczkę, do czego też was bardzo serdecznie zachęcamy i mamy dla was różne propozycje. Pierwszą z propozycji, którą dla was przygotowaliśmy, są rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie dla studentów. Są cztery turnusy takich rekolekcji, więc do wyboru do koloru, kiedy tylko wam się uda znaleźć urlop. I tak, pierwszy z turnusów to jest 17 do 2 sierpnia? No cóż. Tak, sierpnia. I to są dwa stopnie oazy nowego życia. Pierwszy i drugi. Jeśli nigdy nie byliście na oazie rekolekcyjnej Ruchu Światło-Życie, to właśnie ten pierwszy stopień jest dla was. Są to 15-dniowe rekolekcje. Każdy dzień jest inną tajemnicą różańca, a generalnie treściowo jest to ewangelizacja. Troszkę więcej o tym już powiemy sobie za chwilę, bo jeszcze się podzielimy naszymi własnymi doświadczeniami. Również jeśli ktoś z was nie może w sierpniu, a nie macie poprawek, to we wrześniu, także 1-17 września są właśnie te oba stopnie rekolekcji dla studentów, właśnie Ruchu Światło-Życie Oaza, pierwszego i drugiego stopnia Oaza Nowego Życia. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rekolekcje oazowe dla studentów. Z mojej strony także propozycja ewangelizacyjna, a mianowicie już 19 przystanek Jezus w Kostrzynie nad Odrą. Jest to inicjatywa w ramach przystanku Woodstock, gdzie jesteśmy także bardzo mile widziani jako przystanek Jezus i tam przez ten tydzień przebywamy, aby sami się formować, a następnie ewangelizować uczestników przystanku Woodstock. Termin tego wydarzenia to 29 lipca do 5 sierpnia 2018 roku i na taki wyjazd można jechać, będąc w jakiś sposób zweryfikowanym przez duszpasterza swojej wspólnoty, czy to w parafii, najlepiej grupowo. Czas na przystanku Jezus wygląda w taki sposób, że przez pierwsze 3 dni odbywają się wewnętrzne rekolekcje. Wtedy można przygotować się do głoszenia Ewangelii na polach woodstockowych, a następnie po tym czasie wychodzimy do ludzi i rozmawiamy z nimi o Bogu. Jest to czas bardzo bogatych doświadczeń, spotykania bardzo ciekawych ludzi i według mnie wartościowy czas, dla którego warto poświęcić ten tydzień. Potem okazuje się, że to nie było jakieś poświęcenie tygodnia, jednak więcej zyskaliśmy będąc tam niż tak naprawdę być może byliśmy w stanie zaoferować, ponieważ próbując komuś przekazać Ewangelię, sami siebie budujemy i sami musimy być pewni tego, o czym mówimy, więc na pewno obydwie strony tutaj zyskują i warto wziąć pod uwagę taką właśnie formę spędzenia tygodnia wakacji. Jeśli nie chcecie, że tak powiem, spędzić wakacji w Polsce, to jest taka inicjatywa, gdzie można spędzić tydzień w TZ na rekolekcjach takich tygodniowych dla młodzieży. Wyjazdy są w każdą sobotę z Wrocławia i innych miast Polski. A czy jest wyjazd z naszej diecezji gdzieś?
No właśnie tego nie znalazłem, ale chyba jest. I są daty z 23 czerwca do 10 września, także można zarezerwować sobie tydzień i pojechać do TZ z operatorem Margot Travel. Więcej informacji jest na stronie margotravel.com.pl albo na jedziemy do TZ.pl. Marku, czy jeszcze masz jakieś propozycje, jak to z twojej strony wygląda? Co można jeszcze robić w wakacje, aby spędzić je w sposób wartościowy? Drodzy radiosłuchacze, jako przedstawiciel duszpasterstwa akademickiego Tratwa, bardzo serdecznie zapraszam was na uwielbienia, które będą w naszym kościółku akademickim. W lipcu to będzie data 22 dnia miesiąca. Pozwól, że się wtrącę. Czym dokładnie są uwielbienia, gdyby któryś radiosłuchacz nie wiedział, na czym to polega? Czy możesz w jakiś sposób krótko wyjaśnić? Uwielbienie jest to forma modlitwy, w zasadzie najwyższa forma modlitwy, jaką możemy, w jakiej możemy uczestniczyć w obecności z Panem Bogiem. Generalnie jest to przedłużenie Eucharystii, więc spotykamy się na mszy o 19 i później po krótkiej takiej przerwie następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu, czasami też krótka jakaś tam nauka księdza, po czym często też jest element świadectwa, czyli wychodzi osoba, która chce podzielić się swoim doświadczeniem działania Pana Boga w swoim życiu, a następnie to już jest czas takiej modlitwy wspólnotowej, kiedy śpiewamy pieśni uwielbieniowe, modlimy się i to wszystko dzieje się przed Najświętszym Sakramentem, oddajemy Panu Bogu chwałę, cześć, powierzamy też swoje sprawy, siebie. No tak pokrótce, ale myślę, że najważniejsze to przyjść, jeżeli się jeszcze nie było, to zobaczyć, doświadczyć, przeżyć samemu, czym jest taka modlitwa. A jeżeli już byłeś, ty, który nas słuchasz, to zachęcam cię, byś przyszedł powtórnie właśnie 22 lipca i później 26 sierpnia. To będą takie dwa dni w ciągu tych wakacji na taką naszą modlitwę wspólnotową, więc zapraszam, zachęcam i mam nadzieję do usłyszenia. Ja generalnie przez te miesiące wakacyjne raczej nigdzie nie wyjeżdżam, bo jestem osobą, która lubi wypoczywać w inne miesiące, kiedy już nie ma takich tłumów i jakoś wszystko jest tak bardziej spokojne i opustoszałe. Dlatego tutaj no, mam prosty plan na wakacje, po prostu spędzać jak najbliżej Boga we własnym mieście, we własnym kościele. Jak najczęstsza Eucharystia, jak najczęstsza modlitwa, właśnie uwielbienia, o których Marek wspominał. I myślę, że no, też postaram się wykorzystać te wakacje na takie poszukiwanie obecności z Panem Bogiem sam na sam, raczej bez żadnych zorganizowanych eventów, wydarzeń, grup, tylko po prostu na samej modlitwie. I jeszcze mamy dla was kolejną propozycję, tym razem od KSM-u naszej diecezji. Na przełomie lipca i sierpnia, to jest 27 lipca, 2 sierpnia, w Zabawie będzie się odbywać coroczne miasteczko modlitewne, tym razem pod hasłem Ducha Masz. Są to ciekawe rekolekcje, kiedy się śpi pod namiotem albo u różnych rodzin i właśnie spędzać ten czas blisko Karoliny Kłuskówny. I z takich... A jeszcze coś powiedz o rekolekcjach RCS. To może ty powiedz, Kamilu, bo jesteś bardziej w temacie, jako członek RCS. To znaczy... Okej, osoba zaangażowana w RCS. To Kamil wam poszuka jeszcze w rekolekcjach RCS-u. Ale jeszcze mamy takie dwa wydarzenia, jak pierwsza pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Naprawdę warto. Warto przejść się te 200 km ponad Tarnowa do Matki Bożej. I ten czas również spędzić jednocześnie z wysiłkiem. Troszkę fajnie poczuć ból nóg. I z Matką Bożą
i na modlitwie. Jeszcze jest jedno takie wydarzenie, też dość niedaleko, 12 godzin na południe od Tarnowa w Medjugorje, jakim jest Festiwal Narodów. I to jest sam początek sierpnia, od 1 do 7 sierpnia. Kamil, masz już o RCS-ie? Tak, mam już wszystkie terminy. Są 3 turnusy. Pierwszy turnus od 30 lipca do 6 sierpnia w Grudku. Drugi turnus to jest od 7 do 14 sierpnia też w Grudku. I trzeci turnus od 1 do 7 września doszła nowa lokalizacja, czyli Poznań, Dom Księży Chrystusowców. Koszt to 700 zł od osoby, pierwszy i drugi turnus, trzeci turnus 600 zł i w cenę wliczone są noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie, tylko że dojazd trzeba zapewnić sobie samemu. Jaki jest program rekolekcji? Codzienna msza święta, adoracja wspólnotowa oraz nocna indywidualna modlitwa dla chętnych. Ciekawe konferencje głoszone przez znakomitych prelegentów z zakresu duchowości, relacji chłopak-dziewczyna, czystości, pracy nad sobą, zagrożeń duchowych i inne. Praca w małych grupach dzielenia, możliwość spowiedzi czy rozmowy z kapłanem, siostrą zakonną, animatorami świeckimi. Spacery w niewysokie góry, czy, no dokładnie w Pogórze, Ciężkowica koło Zasznowskim. Zwłaszcza w Poznaniu na spacery w góry. Ale nie, bo to tylko, pierwszy i drugi turnus, czyli dla tych turnusów, które będą wypoczywały w Grudku. Rekreacja sportowa i integracja oraz czas wolny. A więcej informacji na stronie RCS-u oczywiście. Tak jest. Więc kochani, podsumowując, troszkę się dzieje. Wszystko tak w kupie, mówiąc nieładnie, znaleźliśmy się na stronie młodzieżdiecezja.tarnow.pl. Tam właśnie wszystkie ruchy stowarzyszenia naszej diecezji się prezentują i tam możesz znaleźć, jakie są dane propozycje. Teraz przerwnik muzyczny, a później może podzielimy się tym, jakie my mamy doświadczenie osobiste właśnie tych wakacji z Panem Bogiem. Może coś w klimatach latynoskich teraz. Yo soy, czyli ja jestem. I witamy po przerwie muzycznej. No właśnie, kochani, powiedzieliśmy wam, jakie są opcje, a teraz troszkę naszego osobistego doświadczenia właśnie wakacji spędzonych razem z Panem Bogiem. Tak samo jak promowałem na początku przystanek Jezus, tak samo teraz się odwołam do tego właśnie wyjazdu, ponieważ uczestniczyłem w nim już 2 razy. I co mogę o tym powiedzieć, to na pewno same pozytywne doświadczenia, mianowicie będąc tam doświadczyłem tego, że rozmawiając z innymi o Bogu na Woodstocku, w żaden sposób nigdy nie poczułem się jakoś niemiło przyjęty. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że ktoś rozmawiał typowo na argumenty i w ten sposób tak wymienialiśmy się poglądami, jednak cały czas to było z takim szacunkiem i takim wzajemnym poszanowaniem własnego zdania. I co zauważyłem? Na pewno ludzie, gdy poznają taki kościół, jaki on naprawdę jest, stwierdzają, że taki kościół im się podoba. Gdy szliśmy zawsze w 2 albo 3 osoby i rozmawialiśmy z ludźmi o Bogu, modliliśmy się z nimi, to często po takiej rozmowie ktoś stwierdził, że no taki kościół to jest w porządku, że jakby znali go z innej strony. Więc to jest bardzo ważna kwestia dla nas, żeby właśnie mówić, jaki ten Kościół jest od środka, jak my go znamy, ponieważ no, w świecie jest kiepska często opinia, ludzie opierają się o stereotypy i przez to właśnie cała wspólnota cierpi. Często także taką metodę przyjęliśmy ewangelizacji, że wychodziliśmy z wielką tekturą, z napisem "Mogę się za Ciebie pomodlić". I tak szliśmy przykładowo w 2 osoby przez pola Woodstockowe i co ciekawe, często ludzie nas sami zaczepiali i prosili o modlitwę, czy też rzucali hasło, to pomódl się za mnie. I w tym momencie, gdy proponowaliśmy modlitwę tu i teraz na bieżąco, byli troszkę zdziwieni, jednak przeważnie przystawali na tą propozycję i po takiej modlitwie też nawiązywała się przeważnie rozmowa, co było też bardzo ciekawym doświadczeniem. No i w ten sposób
usłyszeliśmy także wiele miłych słów pod naszym adresem, czy też adresem ogólnie kościoła. Także no bardzo ciekawe doświadczenia, budujące zarówno mnie, jak i tą drugą osobę, z którą rozmawiałem. Więc według mnie bardzo, bardzo warto czegoś takiego doświadczyć, wybrać się na przystanek Jezus i zobaczyć to od środka, jak, w jaki sposób to właśnie wygląda. Polecam i zapraszam. Zapisy w Duszpasterstwie Akademickim Tratwa cały czas trwają. Do 30 czerwca można się jeszcze zgłaszać i wtedy zrobimy zapisy grupowe i wyjedziemy tam, aby właśnie poddać się temu zadaniu, które czeka nas na miejscu. Jako, że mieliśmy tylko takie ustalenia, wybrać tylko właśnie jedną rzecz, no to oczywiście powiem o oazie, bo od małego jeżdżę na rekolekcje oazowe, a tak na poważnie już od pierwszej klasy liceum i tak naprawdę do dzisiaj sobie nie wyobrażam wakacji bez rekolekcji oazowych. No w tej chwili już posługuję jako animator, czyli osoba, która prowadzi małe grupki dzielenia, ale właśnie, co to mi dało? Pierwsze 3 lata formacji to właśnie budowanie osobistej relacji z Chrystusem. Wtedy można się przekonać o tym, że Bóg to nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie, tylko żywa osoba, z którą można normalnie rozmawiać, która normalnie ma uczucia, też cierpi, kiedy goramy naszymi grzechami. Drugi rok, czyli rok drugi osoby, to właśnie poznawanie liturgii, kościoła, jak dobrze przeżyć mszę świętą, jak dobrze przeżyć różne właśnie takie rzeczy jak triduum paschalne i tak dalej. I trzeci stopień to właśnie poszukiwanie swojego miejsca w kościele, swojej drogi służby i tak dalej. To taki bardzo szeroki właśnie rozwój. I dla mnie osobiście ten pierwszy stopień był takim najważniejszym, bo wtedy tak naprawdę przestałem traktować Pana Boga jako jakieś takie abstrakcyjne pojęcie, jako zbiór zasad, zbiór reguł. No, ktoś, kto tam gdzieś jest, ale generalnie, no, sobie tam jest, a ja też na ziemi jest sobie. No wtedy doświadczyłem tego, że tak nie jest, że Pan Bóg jest obecny przy nas, właśnie ma uczucia, jest osobą, czyli taka osoba ma uczucia, ma jakieś pragnienia, ma myśli, czuje się przez nas raniony, kiedy go olewamy i jednocześnie jest miłością, niesamowitą miłością. I właśnie tego się nauczyłem z oazy, takiej osobistej, osobowej relacji z Jezusem. Jeśli nigdy nie byłeś na rekolekcjach oazowych, spróbuj. Na jeden stopień pojedź sobie na pierwszy i zobacz, czy to jest dla ciebie, czy nie. Na pewno nie będzie to czas zmarnowany. Tak, ja też wspomniałem tutaj o wyjeździe na tezę, tylko że, to znaczy do tezę, ja byłem kilka lat temu właśnie tam, ale nie jechałem właśnie z tym przewoźnikiem, co reklamowałem, tylko były jeszcze zapisy w Duszpasterstwie Akademickim. Ania Zimoń wtedy mnie zapisała. Pozdrawiamy. No, oczywiście, pozdrawiamy Anię. I powiem szczerze, że to był dla mnie bardzo ciekawy czas, bo mogłem poznać wiarę innych Europejczyków, jak to oni wierzą właśnie w Pana Boga. Jakie mają podejście do tego. I też te rekolekcje tygodniowe w Teze dały mi jedno, pokój, niesamowity pokój, który daje to miejsce, bo naprawdę według mnie to warto wydać te 400 czy 500 zł, akurat moja wycieczka była, to znaczy moja pielgrzymka tam była połączona ze zwiedzaniem Pragi, oczywiście, Pragi. I to było właśnie Ryśku wtedy, gdy następne tezeto miejskie miało być właśnie w stolicy Czeskiej Republiki. Także dwa razy w ciągu roku zobaczyć Pragę to jest coś niesamowitego. No i jeśli chcecie się spotkać z innymi ludźmi, z
innych części Europy, ale i też nie tylko Europy, to warto pojechać właśnie do Teze na te rekolekcje. Przypomnij jeszcze, kiedy wyjazd? Z tego, co pamiętam, to od... ...3 czerwca do połowy września. Najlepiej sprawdź się na stronie. Ale najlepiej to sprawdź się na stronie... na stronie TZFR. ukośnik.pl. Dokładnie tak, na wszystkie wyjazdy, jeszcze też nie powiedziałem, tak, gdzie można się na OAS zapisywać. Oczywiście rekolekcje studenckie, strona oaza.pl, po prostu oaza.pl, tam są wszystkie terminy rekolekcji studenckich i właśnie tam się możemy zapisywać. Wpiszcie sobie w Google oaza.pl, CEDOR, CYDOR i tam są właśnie rekolekcje centralne. Marcinie i Marku. Właśnie to Marku. Marek 3 lata temu udał się na pielgrzymkę do Medjugorje, to było dokładnie 28 czerwca 2015 roku i musiałbym gdzieś tam nakreślić taki kontekst, w jakiej sytuacji życiowej się wtedy znajdowałem, żeby to było w miarę jasne, co chcę powiedzieć, ale generalnie gdybym miał to skrócić, to powiedziałbym tak, że pojechałem do Medjugorje, kiedy miałem dosyć trudny, ciężki i taki chaotyczny czas w swoim życiu. A pobyt tygodniowy tam w Medjugorje wiele zmienił. Pan Bóg też przez wstawiennictwo Maryi wlał taki ogromny pokój w moje serce, uporządkował pewne sprawy i postawił mi też taką osobę obok mnie, taką dziewczynę, przez którą bardzo mocno działał i przez którą otwierał mnie na inne rzeczy i rozmawiał ze mną. Tak to czytywałem wtedy, że Pan Jezus przyszedł do mnie w konkretnej osobie. No i po przyjeździe z tego Medjugorje perspektywa życia mi się zmieniła. No właśnie, było wszystko poukładane, czyste, jasne i żyło się dobrze, łatwiej, na pewno. Więc jeżeli masz możliwość i gdzieś tam przeszło ci przez myśl, że mógłbyś pojechać do Medjugorje i tam spróbować spotkać czy poznać Pana Boga, to warto, bo On tam jest. Właśnie w kontekście tego Medjugorje też mi się przypomniały jedne takie wakacje, kiedy kompletnie nie miałem pomysłu, co sobie zrobić, nic nie planowałem. I w końcu mi przyszło do głowy, żeby jechać do Medjugorje. Miałem trochę wolnego w sierpniu i rzeczywiście pojechałem tam pierwszy raz. Ciekawe, zrobiłem to tak trochę, bym powiedział, no nielegalnie i nie tak, jak się powinno robić, bo pojechałem tam całkowicie niezależnie, indywidualnie, na własną rękę. Ale był to czas taki dosyć trudny dla mnie, jeśli chodzi o wiarę i relację z Bogiem, a rzeczywiście Medjugorje wiele w tamtym czasie we mnie zmieniły. No choćby to, że tutaj Matka Boża wysłuchała wiele próśb, które do niej miałem i zaraz po tym, bo zaledwie no, miesiąc po powrocie, choćby zostałem zaprowadzony tutaj właśnie na tratwę i na kurs alfa, co bardzo wiele zmieniło w mojej relacji z Bogiem. A właśnie te Medjugorje były chyba takim wstępem do tego, bym powiedział. To mnie trochę tak płynęło w tym kierunku. Więc to są takie wakacje, które najlepiej wspominam. A tak to no, myślę, że generalnie z moich doświadczeń to ja wiem, że tak mnie trochę zawsze może trochę denerwowało to, że jak są Medjugorje, jak są wakacje, to nagle czy tratwa, czy duszpasterstwa, czy wszystkie wspólnoty tak jakby się wyłączają, robią sobie takie wolne. Mnie to tak trochę drażniło, że to tak, no są te wakacje i za bardzo ta człowiek musi sobie sam jakby radzić, bo każda wspólnota gdzieś tam no, ma tą przerwę, sobie robi. Ale to jest też taki okres właśnie poszukiwania, że człowiek ma ten czas, żeby gdzieś znaleźć sobie no, swoje miejsce, gdzieś poszukać Boga, czy to właśnie na pielgrzymce, czy w Tezę, czy na łazie, czy gdziekolwiek indziej. No, na pewno coś jest w tym Medjugorje, wiele świadectw słyszy się z wyjazdów w tamto właśnie miejsce. No, odpowiedź jest pewnie bardzo prosta. Bóg tam działa i pewnie to jest to. Jakie są wasze pielgrzymkowe takie marzenia? Gdzie byście chcieli pojechać?
No to jeśli chodzi o moje plany, no to już Kamino było, Częstochowa była. Też udało mi się być przypadkiem na pielgrzymce w Lourdes, tak wyszło. Więc teraz faktycznie jest to Medjugorje. Tak, właśnie do Medjugorje chciałbym się wybrać w najbliższym czasie. To rzeczywiście Rzym, bo do Rzymu zawsze mnie ciągnie. Ziemia Święta też, no. I się pochwalę, że będę w Fatimie za tydzień, tak wyszło. Generalnie mam wyjazd służbowy do Lizbony i obczaiłem, że jest pociąg za 6 euro do Fatimy z Lizbony. No właśnie, Ziemia Święta. Duszpasterstwo Akademickie Tratwa organizuje pielgrzymkę w tym roku, która trwa od 20 do 27 listopada. Października, przepraszam, października tego roku. Zapisy ciągle trwają. Warto spędzić ten tydzień właśnie w Ziemi Świętej. To szczególne miejsce, chociaż raz w życiu odwiedzić, także polecamy. I tam właśnie chciałbym się wybrać, to jest właśnie taki mój najbliższy cel. A ponadto Medjugorje coraz bardziej chodzi mi po głowie, więc myślę, że najbliższa przyszłość to także będzie pielgrzymka do Medjugorje. Ja swego czasu miałem trochę takie, no, hobby, bym to nazwał, konika, w sensie jakby kolekcjonowałem, jakby miałem za cel odwiedzenie wszystkich miejsc, wszystkich sanktuariów, w którym miały miejsca objawienia maryjne. No i tak konsekwentnie tutaj dwa, trzy razy w roku gdzieś tam się wybierałem w któreś miejsce. Tak jak sobie teraz myślę, to po tym jak 2 miesiące temu odwiedziłem Giedrzwałd, nasz polski, to właściwie w Europie byłem we wszystkich już. Więc chyba takie miejsce, które mi się jeszcze marzy, to jest Guadalupe w Meksyku. Aczkolwiek no to jest cel ciężki do osiągnięcia, ale może kiedyś. A Wojtku, a byłeś w Guadalupe hiszpańskim? Bo jesteś w Hiszpanii Guadalupe i tam też były objawienia. Ale miałem na myśli te objawienia uznane przez Kościół, te oficjalne tam objawienia. Jest Pasolika hiszpańskim Guadalupe. No Boże, poszukam, nie słyszałem szczerze mówiąc. Znaczy, nie wiem, czy objawienia faktycznie, czy po prostu jest tylko cudowna figura, no, ale jest to jedno z głównych sektorów Hiszpanii. Właśnie ja nie wiedziałem kiedyś nic o Guadalupe meksykańskim, znałem tylko to hiszpańskie. Potem się dowiaduję, że w Meksyku też jest Guadalupe. I był dla mnie pewien szok. Marek nie ma celów pielgrzymkowych, generalnie Marek na ogół ma cel życia. Odpowiadam jedynie na głos Pana Boga, który wie, gdzie jest moje miejsce na dany okres czasu. I zarówno właśnie jeśli chodzi o Medjugorje, w którym kiedyś byłem, tak też na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy, którą też udałem się 5 lat temu, to było właśnie wezwanie Pana Boga. Więc jakby ja mam taki styl, że nie wymyślam sobie miejsc i nie mam takich powiedzmy marzeń, ale bardziej odpowiadam na to, gdzie Pan Bóg mnie chce w tym czasie. Więc no, jestem otwarty na propozycje. Co tam zaproponuje, to będę chciał gdzieś tam pójść w to. Z kolei jeśli chodzi o mnie, to ja mam takie marzenie, żeby pojechać sobie do Lourdes i żeby sobie pojechać do La Salette. Alpejskie. Do Lourdes, to ja chętnie samo się wybiorę, tak na tydzień na przykład, bo miejsce jest niesamowite. A byłem tam tylko 3 dni, to jest za mało. Czyli taka francuska Jasna Góra prawie, że... Lepiej. O, nawet lepiej. No to... No to możemy się przejechać. Polecam, jedzie się z Tarnowa 23 godziny. Tylko? Tylko, to nie jest daleko. Na granicy hiszpańsko-francuskiej. Tylko Niemcy przejechać Polskę i Francję. O, to dobrze. 14 godzin do granicy francuskiej i 10 godzin przez Francję. Są oczywiście samoloty. Też z Bali, z Krakowa za 7 dyszek, także polecamy. To co, muzyczka jakaś, nie? Przerywnik. Wojtek już szuka nam muzyki, a ja wam tylko tak powiem w tajemnicy, że nie jesteśmy tu sami w tym studiu, są z nami ciastka. Także pozdrawiamy twórców ciastek i oczywiście Marek jest z nami, który ciastka przyniósł. Nie róbmy kryptoreklamy, ale ciastki są bardzo dobre. Wojtku, jaka muzyczka?
To jest chyba coś bułgarskiego. Na ile dobrze odczytuję cyrylicę, historia. Tak? Prekrasna ja ruska ja muzyka, tak właśnie w klimacie euro. No myślę, że powoli będziemy żegnać, jeszcze o Finlandii trochę rozmawialiśmy, że właśnie, jeśli wiecie co się je w Finlandii, to napiszcie na naszym fanpage'u facebookowym komentarz, co się je w Finlandii. Jakie są specjały? Tak, Wojtek mówi, że renifery, może renifery się je. Taka zagadka językowa, jak się nazywa mięso z renifera, bo z konia to konina, tak, a... Renifera. Reniferina. Ale dziczyzna. Reniferyzna. No to. No nie wiem, nie wiem. No, piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły. Ale chyba tego oni tam nie jedzą, tych reniferów. Tam z tego co widziałem, to bardziej futra używali. No, futra, ale. Czy jedli renifery, to nie wiem. No właśnie, jeszcze taka ostatnia rundka, tak na pożegnanie. Jakie plany na wakacje? Jakie miejsca ciekawe? W tym roku, no, w Karkonosze eksplorujemy. To będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie górskie, bo... Ja pierwszy raz będę właśnie eksplorował tak na poważnie. Poważnie? No. Nie byłeś w Karkonoszach? To znaczy, byłem w górach izerskich. To odwrotnie niż ja. Ja nie byłem w Izerskich, byłem w Karkonoszach. Aha, no. To znaczy, obydwa pasma ze sobą sąsiadują, ale... to znaczy tak, ja byłem... Ja byłem w zasadzie na Szrenicy, tylko że nie byłem piechotą, tylko byłem gondolą. No, to wiadomo o co chodzi. No, mi się marzy w wakacje Białoruś. O, tak, pozdrawiamy prezydenta. U mnie niezmiennie, konsekwentnie wyjazd na przystanek Jezus do Kostrzyna nad Odrą. Następnie drugi plan Grecja. To jest to taki dłuższy wyjazd, w końcu ta Grecja, myślę, że się uda. Poza tym, jeśli się uda fajne bileciki ogarnąć, Barcelona oraz Orla Perć w Tatrach. To są moje cele, które bardzo pragnę zrealizować i mam nadzieję, że się uda tego roku. My też mamy taką nadzieję, zwłaszcza Orla Perć. Tak, mamy taką nadzieję, że się uda. Super. Wojtek? A czy tam się coś nie zawaliło ostatnio na tym sztaku? Takie gdzieś doniesienia słyszałem, że coś tam jest zablokowane przecież w którymś miejscu. Ale to na... Tak zawaliło się? To na tym, to na Zawracie, bo ja też... Między Zawratem a Świnicą Tak. Obsunął się fragment skały i Tak. Droga jest nieprzejściowa w tym momencie. No, myślę, że będzie to przygotowane już, jak ja tam przyjadę. Takie warunki postawiłem. Wojtek, twoje cele jakie były? Przypomnisz? Moje cele na wakacje, być blisko z Bogiem, tak jak mówiłem. Jakichś takich celów wyjazdowych akurat nie mam. Prawdopodobnie będę kombinować dopiero na jesień, a o tym jeszcze pogadamy w kolejnych audycjach. A jeśli chodzi o takie wyjazdy jednodniowe w góry, to ja w sobotę idę na Rohacze. To jest słowacka Orla Perć. Weź mnie ze sobą. Chyba jest jeszcze miejsce, tylko że wyjeżdżamy o drugiej nad ranem. No, o tym jeszcze nie słyszałem, ale zgłębię temat. Ja tam też się na pewno wybiorę. Marku. Marek się że już ma po prostu nas dość. No to cóż, kochani, jeśli wy nas jeszcze nie macie dość, to się z wami chcemy pożegnać bardzo powoli i podziękować za ten wyjątkowy wieczór pomundialowy, przedmundialowy, przedwakacyjny. Życzę wam, żeby te wakacje były udane i żebyśmy się spotkali z nowym animuszem po, a może w trakcie wakacji, kto wie. No i tak, no. Dla was byli dzisiaj
Kamil. Marcin. Marek. I Wojtek. I Rysiek. I na pożegnanie Wojtek nam coś fajnego puści. Co by dopuścić na pożegnanie? Może... O nie, be cool. Takie pozytywne, myślę. Mam nadzieję.